Państwa w cotygodniowym programie bez komentarza. Witam telewizów Telewizji Amazing i słuchaczy Radia Fama na 92 i 9 FM. A dziś naszym gościem jest pan dr Wojciech Zawalski, dyrektor do spraw medycznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, spotykamy się nieprzypadkowo, bowiem 1 stycznia to same nowości w placówkach służby zdrowia. Pierwszą z nich, która oczywiście bardzo szczególnie interesuje pacjentów i słuchaczy, to jest EWUŚ, czyli elektroniczna weryfikacja pacjentów. Jak to się sprawdza u nas? W naszym szpitalu wprowadziliśmy eWUŚ tak jak we wszystkich szpitalach w centralnej Polsce praktycznie w całej Polsce poza y, częścią szpitali na Podlasiu, gdzie ten system nie ruszył. 1 stycznia y, wdrożyliśmy to bez żadnych większych zgrzytów. Udało nam się uruchomić we wszystkich miejscach kontaktu pierwszego pierwszego kontaktu pacjenta y, ze szpitalem y, i działa to sprawnie. Czyli teraz jest już inaczej. Nie musimy nosić ze sobą popularnych armuł, książeczki zdrowia zniknęły już też zupełnie. Idziemy po prostu z, z dowodem osobistym, tak? Tak, w tej chwili krótko może przedstawię, jak wygląda droga pacjenta do lekarza. Przychodząc do nas czy to do poradni specjalistycznej czy do szpitalnego oddziału kiedy jest rejestrowany w izbie przyjęć bądź w szpitalnym oddziale ratunkowym pokazuje nam dokument tożsamości rejestratorka lub pielęgniarka sprawdza ten dokument tożsamości wpisując jego numer PESEL do systemu komputerowego i po kilku sekundach automatycznie pojawia się informacja czy pacjent występuje w systemie EWUS jako ubezpieczony bądź nie. W większości przypadków Pacjenci, którzy zgłaszali się do nas od 1 stycznia, byli zieloni, jak to się kolokwialnie mówi, czyli system potwierdzał ich uprawnienia do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Natomiast w przypadkach wątpliwych, kiedy pacjent twierdzi, że jest ubezpieczony, natomiast system tego z jakiegoś powodu nie potwierdza, pacjent składa oświadczenie i nadal jest przyjmowany do poradni, tylko na podstawie jego oświadczenia bądź na oddział szpitalny. Nie ma konieczności okazywania żadnych. Żadnych dodatkowych dokumentów poświadczających to ubezpieczenie. Przebiega to szybko, sprawnie. Tutaj dla pacjenta jest to duży komfort, dla nas również, ponieważ od razu uzyskujemy potwierdzenie od Narodowego Funduszu Zdrowia, że pacjent, który się do nas zgłosił, yy, mówiąc po prostu będzie zapłacone za yy, jego wizytę, za jego pobyt w szpitalu. Nie będzie potem wątpliwości w dochodzenia, kto miał rację, czy my, czy Narodowy Fundusz Zdrowia, czy pacjent. To wszystko dzieje się poza pacjentem i to jest yy, największa zasługa tego systemu. I chyba też poza szpitalem, dlatego że państwo pieniążki zawsze i tak otrzymacie. Tak, zawsze dostaniemy y, za pacjenta. Y... W ramach kontraktów, które mamy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, refundację jego pobytu w szpitalu czy w poradni specjalistycznej. Natomiast wszelkie problemy wynikające z nieprawidłowym działaniem ewentualnym tego systemu bierze na siebie Narodowy Fundusz Zdrowia. Także dla placówek medycznych jest to również duże ułatwienie. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym wypadku chyba po prostu zaufał pacjentom, dlatego że każdy może złożyć fałszywe oświadczenie tak naprawdę. To już jest potem kwestia dochodzenia. Tak naprawdę tych pacjentów, którzy nie są ubezpieczeni bądź nie mają uprawnień do bezpłatnego leczenia, bo to są dwie różne y, kwestie. Y, jest niewielu w Polsce i myślę, że tutaj ten system y, sprawnie ich wyłapuje, wszystkich z jakiego powodu nie są ubezpieczeni. Natomiast y, no wreszcie zrobiło się troszkę normalniej, czyli nie ma y, takiego patrzenia na pacjenta, jak na potencjalnego y, złoczyńcę, który nam powie, że on jest ubezpieczony, nie jest, pokaże dokument. Y, było to dosyć kłopotliwe, bo jak Państwo wiecie, y, druk muła, który pod Potwierdza ubezpieczenie, był ważny przez miesiąc. Dlatego, jeżeli pacjent był leczony przewlekle, to co miesiąc musiał pokazywać nam ten druk. Idąc do szpitala, musiał przewidywać niejako i mieć ten druk w domu. Nikt tego y, druku nie przechowuje, nie dostaje rutynowo w miejscu swojego zatrudnienia, tylko trzeba o niego prosić, występować. Wiadomo, że jak zdarzało się nagłe zachorowanie, to i tak był ten pacjent przyjmowany, ale trzeba było donieść osoby y, z rodziny, bądź y, sam pacjent po wyjściu ze szpitala musiał ten druk donosić. Teraz tego nie ma. Ten system jest bardzo przyjazny pacjentowi. No właśnie, wdzięczna nazwa i chyba przyjazne i pacjentowi i szpitalowi. Tak, No my jesteśmy zadowoleni, że ten system został wprowadzony. Oczywiście są pewne jeszcze zgrzyty związane z tym, że ten system się niejako dociera. Systemy szpitalne muszą się łączyć z systemami NFZ-u, troszkę inaczej niż do tej pory. Tam doszły nowe funkcje i to wiadomo, że to jest troszkę utrudnień. Nie mamy jeszcze wgranych w tej chwili nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, natomiast dla pacjenta nie stanowi to żadnego problemu. Pacjent jest od pierwszego stycznia Przyjmowany i nic się złego nie dzieje. A jak wygląda taka weryfikacja na innym poziomie, jeżeli na przykład przywozicie karetką do szpitala pacjenta, który nie jest ubezpieczony, wiadomo, że pomocy i tak mu udzielicie. Jak to wtedy wygląda? Czy szpitalowi i tak są zwracane pieniążki, czy, bo nie wiem, powiedzmy, że jest to osoba bezdomna, więc od niego żadnych roszczeń NFZ nie uzyska, wy udzielacie pomocy i jak to wygląda w kwestii finansowej? W Polsce, tak jak wspomniałem, praktycznie każdy z jakiegoś. Z powodu jest ubezpieczony bądź ma prawo do bezpłatnych świadczeń. Jeżeli jest to osoba bezdomna bez prawa do ubezpieczenia z powodu płacenia składek, zwykle ubezpieczają takie osoby, miejskie bądź gminne ośrodki pomocy społecznej i to się dokonuje poza pacjentem. Również my zgłaszamy tego pacjenta, nasz pracownik socjalny zgłasza do odpowiednich ośrodków i tam jest ustalane jego prawo do ubezpieczenia. W związku z tym, tych pacjentów, którzy mają kłopot z tym, że muszą płacić za szpital, to są znikome ilości. W tym systemie będzie dokładnie tak samo, czyli pacjent, który się pojawia, którego jesteśmy w stanie zidentyfikować, to wpisujemy jego PESEL do systemu i od razu wiemy, czy jest ubezpieczony, czy nie. Jeżeli jest nieubezpieczony, procedura przebiega tak samo. Pierwszym krokiem staramy się go ubezpieczyć w miejskim czy gminnym ośrodku pomocy społecznej, czyli znaleźć płatnika, bo pieniądze z budżetu państwa. Poprzez samorządy, jednostki samorządu terytorialnego są przekazywane dla leczenia poszczególnych pacjentów. A zdarzają się takie przypadki, że pomocy możecie nie udzielić? Nie. Nigdy nie. Był, nigdy nie jest tak. To nie jest jak w amerykańskich firmach. Widzimy, że pierwsze pytanie, czy ma pan y, aktualną policję ubezpieczeniową. Jak nie, to niestety my odjeżdżamy. Chociaż to chyba też jest przejaskrawione. Y, każdy pacjent, który y, trafia do naszego szpitala ma udzielaną pomoc. Y, szpitalny oddział ratunkowy jest czynny 24 godziny na dobę i są przewożone osoby z wypadków bez żadnych dokumentów tożsamości. Nikt nie docieka, czy ta osoba jest ubezpieczona, nieubezpieczona, ma udzieloną pomoc na papierki i znalezienie Płatnika przyjdzie czas potem. Druga nowość, która teraz spotyka pacjentów, którzy będą waszymi pacjentami w szpitalnymi, to są opaski na rękę, które mają weryfikować, no właściwie co mają weryfikować. Opaski na rękę, czyli identyfikacja każdego pacjenta, została wprowadzona przez ustawę o działalności leczniczej, i od 1 stycznia każdy szpital ma obowiązek brzydkie słowo oznakowywania pacjenta takimi opaskami, no ale chyba tak się to nazywa i nie widziałem innej lepszej nazwy dotyczącej tego procesu. Na tej opasce my zawieramy dwa numery w naszym szpitalu, które są drukowane w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. Jest to numer identyfikacyjny, który jest dla każdego pacjenta indywidualnie przyznany w naszym systemie komputerowym oraz aktualny numer księgi głównej, czyli ten, pod którym jest w danym roku przyjęty do szpitala. I te numery są drukowane zarówno w postaci cyfr, liczb, jak i w postaci kodu kreskowego. I wdrożyliśmy to od 1 stycznia. Wszyscy pacjenci zgodnie z ustawą są oznakowywani. No jest to bardzo duży też plus, że takie. Tak zostało to narzucone, bo prawda jest taka, że część szpitali wprowadziła to wcześniej. Są szpitale, które od roku czy dwóch już mają ten system u siebie wprowadzony. Myśmy go wprowadzili testowo w miesiącu lipcu, a w tej chwili on funkcjonuje już przy każdym przyjęciu. Pacjent jest w 100% identyfikowalny. W każdej chwili, nawet jeżeli straci przytomność, nie może nam podać swojej tożsamości. My poprzez odczytanie kodu kreskowego wiemy, kto to jest, wiemy, jakie leki dostało, wiemy, gdzie mieszka. Praktycznie znamy całą historię, mamy dostęp do wszystkich danych, które są zgromadzone w naszym systemie komputerowym. Czyli tak naprawdę. Pacjent, który wędruje z oddziału na oddział, to już nie jest żaden problem, nie drepcze za nim pielęgniarka z plikiem dokumentów, czyli po prostu, tylko po prostu idzie sam pacjent i, i wszystko to, co dotyczy jednego pacjenta jest w waszym systemie komputerowym. Znaczy to od razu rozróżnimy dwie rzeczy, od dokumentacji elektronicznej do pacjenta. Nie ma konieczności w tej chwili yy, tego, żeby pacjent przechodząc z oddziału na oddział, Miał całą dokumentację przy sobie. Ta dokumentacja i tak w wersji papierowej na razie jest prowadzona i ona idzie niezależnie od pacjenta. Natomiast identyfikacja tego pacjenta jest jednoznaczna. Jeżeli dwóch pacjentów zostanie przewiezionych ze szpitalnego oddziału ratunkowego w jednym czasie na jeden oddział i przypadek są nieprzytomni nie ma możliwości pomyłki tych pacjentów wiadomo że tutaj był jeden personel tam był drugi personel to samo z salami operacyjnymi pacjent który jedzie na salę operacyjną kiedy odbywają się równoczasowo operacje na trzech salach operacyjnych przywiedzie na blok operacyjny zidentyfikowany na podstawie tego kodu nie ma możliwości pomyłki no, w szpitalu w Tomaszowie to się nigdy nie zdarzyło przynajmniej nie mam żadnej wiedzy żeby w Historii, która jest mi znana tego szpitala, była pomyłka pacjentów, natomiast znane są niestety pomyłki z różnych szpitali, kiedy wycięto pacjentowi nie tą nerkę albo wycięto pacjentowi inny narząd bądź inne pomyłki gdzieś się tam zdarzały. No, to w sposób znaczący ogranicza tego typu pomyłki, poza tym ułatwia pracę personelowi medycznemu, dlatego że nie ma konieczności za każdym razem wypełniania na przykład skierowań na badanie pacjent jest automatycznie sczytywany podczas pobierania krwi, próbka jest zaznakowywana kodem kreskowym, to bardzo przyspiesza yy, diagnozę i de facto udzielenie pomocy pacjentowi. No tak, wcześniej to już było w Waszym yy, laboratorium, dlatego, że też już były te kody kreskowe i też taka, no w części chociażby identyfikacja za pomocą takich kodów. Tak, w miesiącu wrześniu zakupiliśmy system do obsługi laboratorium, który został zintegrowany z naszym całym systemem komputerowym, który pozwala Badać pacjenta bezpośrednio, znaczy badać. Skraca drogę papierków. Nie ma papierku, nie ma zlecenia badania w formie papierowej, nie ma przepisania na kolejne zlecenie badania, nie ma drogi wyniku, że ktoś musi przynieść, zanieść. W tej chwili wszystko odbywa się automatycznie. Pacjent ma pobraną krew, krew jest oznaczona kodem kreskowym, to wszystko idzie drogą elektroniczną do laboratorium. Tam jest wynik, wynik tego pacjenta wraca też drogą elektroniczną na oddział. Czasami jest tak, że jeżeli jest to proste badanie, które jest w ciągu kilkunastu sekund, minut oznaczane jak na przykład morfologia. Że osoba, która fizycznie zaniosła tą krewnię, zdąży wrócić na oddział, a już wynik tego pacjenta jest na biurku lekarza, który zlecał to badanie, co ma kolosalne znaczenie w stanach nagłych, kiedy decyzja zależy od np. wyniku morfologii, czy wymaga przetoczenia krwi, czy wymaga operacji. Więc to bardzo, bardzo to znacząco poprawia bezpieczeństwo pacjenta. A czy to jest też y, taki system kodów kreskowych? Odnosi się też do placówek mniejszych, które u Was wykonują badania, czyli na przykład jakieś przychodnie powiatowe, gdzie idzie pacjent i to za pomocą kodów kreskowych jest oznaczane i tutaj jest przewożone do Jeju. laboratorium i potem Wy jakoś faksem czy komputerem wysyłacie takie wyniki badań też szybciej niż byłoby to, nie wiem, pocztą. W chwili obecnej nie mamy punktów pobrań poza szpitalem, czyli pacjenci, nawet z innych placówek, oni są fizycznie do nas, się zgłaszają. Ten punkt pobioru jest u nas w laboratorium i tam oni są oznakowywani y, te próbki kodami kreskowymi. Także odbywa się to tak samo. No w tej chwili y, y, nie ma. Y, takiej możliwości, żeby krew y, przyszła samo oznakowana kodem do nas, bo po prostu nie prowadzimy tego typu działalności. To pacjent u nas jest w naszym punkcie pobrań pobierany i to wtedy dokładnie wygląda tak, jak Pani powiedziałem, że y, ta krew jest oznaczona, do, idzie do aparatu, Natomiast jest możliwość przesłania tego wyniku do y, placówki, która zlecała nam takie badanie. A proszę mi powiedzieć, czy ten system identyfikacji za pomocą, za pomocą kodów kreskowych ma się też jakoś do leczenia międzyszpitalnego? Czy na przykład to, że Wy macie w jednym miejscu całą dokumentację pacjenta i jest, nie wiem, konieczność przewiezienia szpa, pacjenta do innego szpitala, to czy wędruje za nim ta dokumentacja papierowa, czy to, że macie wszystko w jednym miejscu też ułatwia, no nie wiem, ten jego transport i nie wiem, czy zabieg jakiś, czy, czy jakieś badania w innym szpitalu, taka historia choroby spisana? W chwili obecnej nie ma takiej możliwości, żeby dane były przekazywane pomiędzy szpitalami w ramach dokumentacji elektronicznej. Natomiast w 2014 roku wszystkie szpitale w Polsce będą prowadzić dokumentację i będzie tak zwane internetowe konto pacjenta, które będzie zawierać informacje o tym, gdzie są zgromadzone elektroniczne dane dotyczące pacjenta. I wtedy będzie to prawdopodobnie wyglądało tak, ponieważ prace cały czas trwają, że pacjent, który będzie u nas leczony, my zgłosimy zapotrzebowanie poprzez serwery tego systemu o wszystkie dane dotyczące tego, danego pacjenta i je uzyskamy drogą elektroniczną. Natomiast to jest przyszłość, to jest 2014 rok, tak wygląda to w planach. Patrząc po tym, że ten Ewuś z różnymi przesunięciami czasowymi, ale jednak wystartował i działa dobrze, no jestem takim umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o cały ten system. Tomaszowskie Centrum Zdrowia, jeżeli chodzi o plany, ma zakup urządzeń, które będą odczytywały nasz PESEL, czy też tożsamość z dowodów osobistych. Tak, jest w tej chwili taka możliwość, co w niektórych urzędach państwo spotykacie, że dajemy dowód osobisty, on jest wkładany w specjalny czytnik i wszystkie dane z tego dowodu są odczytywane i wpisywane do systemu komputerowego. My w zeszłym roku testowaliśmy pod kątem właśnie tego całego systemu te urządzenia i w tej chwili właściwie tylko czekamy aż ostateczną, ostateczny wygląd przybierze to oprogramowanie, które będziemy stosować, ponieważ tak jak wspomniałem na wstępie, liczę się, że w ciągu tych pierwszych miesięcy jednak jak Jakieś zmiany kosmetyczne w tym oprogramowaniu będą zachodzić, i wtedy planujemy zakup takich urządzeń. To nie są drogie urządzenia, to jest rzędu kilkuset złotych do kilku tysięcy, tak naprawdę już bardzo skomplikowane. Podłączenie do systemu i pacjent już nie będzie podawał swojego PESEL-u, tylko będzie wsuwał w czytnik tego urządzenia swój dowód osobisty i automatycznie będzie w tym momencie rejestrowany u nas w systemie. Będzie potwierdzane jego ubezpieczenie i będzie przypisywana mu kolejka wizyt do lekarza. Także myślę, że w ciągu tego. Roku to wprowadzimy. Proszę powiedzieć, czy te wszystkie gromadzenia danych, identyfikacja, kody kreskowe, czy to w końcu zmierza do tego, żeby ograniczyć mnożącą się biurokrację, która dotyczy lekarzy i na którą tak bardzo do, y, narzekają, tak naprawdę, bo w tej chwili muszą wypełniać miliony papierków, natomiast być może z każdym krokiem w, te, w tym takim leczeniu, znaczy nieleczeniu, lec, nie identyfikacji elektronicznej, być może będzie się to zmniejszać. Znaczy, powiem Pani Państwu tak, że y, my, y, jako grupa zawodowa, tutaj mam na myśli siebie i moich kolegów lekarzy, <laughs> bardzo nie lubimy nowości. Medycyna jest konserwatywna w pewnym zakresie, natomiast nie uciekniemy od tego. Nie uciekniemy od komputeryzacji, nie uciekniemy od rekordów y, medycznych dotyczących naszej dokumentacji. Po pierwsze, poprawia to czytelność tej dokumentacji, kiedy my mamy ją w wersji elektronicznej. Każdy z nas charakter pisma ma taki, jaki ma, zwykle nieczytelny, jeżeli chodzi o lekarzy. I to po pierwsze pozwala na jednoznaczne odczytanie tej dokumentacji. To jest też polisa bezpieczeństwa dla lekarzy, ponieważ nikt z nas nie robi czegoś źle, tylko czasami zapomina o czymś, żeby coś wpisać do dokumentacji, i to jest powód kłopotów. Albo wpisze to nieczytelnie i też się zaczynają potem problemy, czy było napisane, czy było podane, i tak dalej, i tak dalej. Elektroniczna dokumentacja wymusi standaryzację, czyli wszystko, co będziemy musieli wprowadzić, to wprowadzimy do tej dokumentacji, natomiast będzie to w sposób czytelny, pacjent będzie miał całą swoją dokumentację, każdy z nas będzie czytał to, co rozmawialiśmy przed chwilą na temat pacjenta i jest to w dobrym kierunku, to wszystko idzie. No, niestety wymaga nakładów finansowych, których wiadomo, że brakuje. Ale no to, co wprowadzamy w tej chwili w naszym szpitalu, no wiadomo, że jestem szpitalem, który jest finansowany tak samo jak wszystkie inne szpitale w województwie łódzkim. I pomimo tego, że działamy na, tak naprawdę na tym samym pieniądzu, które inne szpitale, to jesteśmy w stanie tak gospodarować, że mamy dodatni wynik finansowy, a przede wszystkim kupujemy nowy sprzęt, kupujemy komputery i wszystko wdrażamy tak, jak to być powinno robione. I tutaj y, tej elektronicznej dokumentacji też się nie boimy. No, czekają nas wyzwania, na pewno inwestycje, no, ale myślę, że damy radę. Panie doktorze, likwidujemy biurokrację komputeryzacją, natomiast są jeszcze inne problemy, które na co dzień dotykają lekarzy. Y tak sobie myślę, że ustawa refundacyjna to jest to coś, co zmusza lekarzy do ciągłego bycia w, nie wiem, w, w zgodzie, tudzież w kontakcie z y, różnymi książkami, które pokazują, czy dziś ten lek jest refundowany, a wczoraj na przykład nie był, czy to się zmienia. Przy wypisywaniu recept to jest chyba dość duży kłopot i dla lekarza, i dla pacjenta. Yy, powiem tak, no, ustawa refundacyjna wprowadziła yy, uporządkowanie na rynku. Yy. Troszeczkę utrudniła nam pracę i to nikt tego nie ukrywa, że lekarze mają troszkę więcej w tej chwili obowiązków wynikających z wypisywania leków refundowanych. Prawo, które jest stanowione, no, nie nam komentować, musimy się do niego dostosowywać. Natomiast ta ustawa ma też dużo plusów. Troszeczkę nas skłoniła do tego, żeby na bieżąco przyglądać się tym lekom, niejako wymusiła na nas troszkę większą staranność w wypisywaniu recept. A czy to jest takie skomplikowane? Nie, ja mam u siebie na biurku zawsze, jak przyjmuję tablet, gdzie to wszystko jest na bieżąco. Aktualizacja, która pojawia się, listy leków refundowanych, pojawia się na moim tablecie w tym samym momencie. Ja wpisuję trzy pierwsze litery, mam wszystkie dane dotyczące tego leku. Naprawdę, jeżeli stosuje się tą technikę, o której przed chwilą rozmawialiśmy, nie jest to żadnym problemem. Aczkolwiek zawsze dyskusyjne pozostanie to, czy akurat lekarz powinien rozstrzygać to, czy lek jest refundowany, czy nierefundowany. No tutaj jest tak stare troszkę przysłowie, jeżeli wpadłeś między wrony, to musisz krakać, tak jak i one. Jeżeli decydujemy się na bycie lekarzem systemu, to musimy się do tego systemu dostosowywać. Oczywiście mamy naszych reprezentantów w postaci izb lekarskich, Naczelnej Rady Lekarskiej i wyrażamy swoje postulaty, niezadowolenie, zadowolenie czy propozycje zmian dotyczącej tej ustawy. Natomiast no, ona jest, funkcjonuje, i ja ze swojego punktu widzenia, tutaj całkowicie prywatnego, jako lekarz, nie widzę, żeby ona utrudniła mi życie lekarskie. Ona mnie skłoniła do. Pewnych y, ruchów y, dokonywania przy wypisywaniu recepty, których nie wykonywałem do tej pory, bo nie było takiej potrzeby, ale wykonywanie tego, sprawdzenie dokładnie, no chociażby pozwala to poznać, przypomnieć sobie wszystkie nowe, obowiązujące preparaty, ponieważ, tak jak wspomniałem, wpisanie y, nazwy preparatu powoduje, że wszystkie mi się pojawiają preparaty, do czego no człowiek głowy nie miał. Natomiast. Y, Faktycznie, jeżeli ktoś nie ma pod ręką komputera, smartfonu, bo to samo mam w swoim telefonie komórkowym yy, taką listę, yy, no to jest kłopot. Jest kłopot, bo trzeba mieć kartki, przewracać, ale można sobie z tym poradzić. A czy to nie skłania często pacjentów, znaczy was jako lekarzy do zmiany pacjentom terapii, że na przykład leczycie jakimś lekiem, mówię o takich długotrwałych, jakichś przewlekłych skorzeniach czy przyjmowaniu leków, dziś jednym preparatem y, okazuje się, że on przestaje być refundowany, więc obliguje was to do zmiany y, właśnie lekarstwa. Nie, my leczymy pacjenta konkretną chorobę, konkretnym lekiem, który jest potrzebny w tej chorobie. Jeżeli akurat ten lek jest refundowany, to leczymy tym lekiem, który jest refundowany. Jeżeli lek nie jest refundowanym, leczymy lekiem nierefundowanym. A czy to nie jest tak, że zmieniacie właśnie przez to, że ludzi nie stać niejednokrotnie na zakup leków w stuprocentowej cenie? Że zmieniacie na zamienniki, które no niby wiadomo, że to tak jak w każdej aptece, tu jest tańszy zamiennik i, i zmieniacie na zamienniki. To znaczy mówimy o dwóch rzeczach. Jeżeli mówimy o tym samym leku, który posiada leki generyczne i zamienniki, to nawet my nie musimy tego robić, ponieważ apteka jest zgodnie z ustawą refundacyjną obowiązana wskazać pacjentowi, że jest lek zamienny, natomiast tutaj to jest zupełnie coś innego, to jest mylone. Lek zamienny dla danego leku, preparatu, to jest jedna rzecz, i wtedy, jeżeli jeden lek jest refundowany, pozostałe jego zamienniki też są zwykle refundowane. Czasami ta różnica w cenie wynika z tego narzutu nakładanego przez producenta danego leku, ale tu nie ma problemu, to pacjent zawsze w aptece dostanie ten najtańszy. Natomiast to, o czym Pani wspomniała, to jest, że leczymy lekiem, który w ogóle nie istnieje na liście albo istnieje na tej liście. No, tutaj ja nigdy nie będę patrzył, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów, na to, czy lek jest refundowany, czy nie. Po prostu pacjent musi być leczony lekiem, który jest najlepszy dla jego stanu zdrowia. Na szczęście te listy, właśnie plus tego, że są co dwa miesiące zmieniane, no powoduje to, że to jest dostosowane na bieżąco. I pomimo tego, że na początku były pewne wątpliwości, to jednak widać, że Ministerstwo Zdrowia uwzględnia. Sugestie środowisk lekarskich, konsultantów krajowych w tych dziedzinach, i leki mają zwiększaną poziom refundacji, mają wpisywane są nowe leki, i to na bieżąco jest aktualizowane. Także tutaj też myślę, że nie ma co się bać tej, tych aktualizacji. Czyli 2013 rok same nowości i właściwie wszystko zmierza w dobrym kierunku, a tu nagle mamy grypę. A no, niestety, problem stary jak cywilizacja. Odkąd praktycznie sięga historia medycyny, to gdzieś ta grypa prawdopodobnie się pojawiała z wielkimi pandemiami dotyczącymi okresu około kiedy mieliśmy grypę hiszpankę, która dziesiątkowała populację europejską i amerykańskich żołnierzy wracających z wojny. Natomiast no, mamy kolejną. Może epidemie to jeszcze nie, ale pojawiają się przypadki, w tym jeden dzisiaj niestety zgon dotyczący grypy w szpitalu w Białymstoku. I w związku z tym, że pojawi, powraca po trzech latach wirus śmińskiej grypy, no musimy się zabezpieczać, musimy się szczepić przeciwko grypie. Musimy podejmować pewne działania, które ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby. Od dnia dzisiejszego, niestety, z ciężkim sercem musiałem podjąć decyzję o wstrzymaniu odwiedzin w Tomaszowskim Szpitalu na wszystkich oddziałach. Zresztą jest to takie postępowanie, które no zalecane jest we wszystkich szpitalach przez Inspektoraty Sanitarno-Epidemiologiczne. I dzisiaj z doniesień pracowych wiemy, że znaczna ilość szpitali takiego wstrzymania odwiedzin dokonała. Wynika to z tego, że musimy chronić zarówno pacjentów, jak i ich rodziny odwiedzające wirus grypy niezwykle łatwo się przenosi. W tej chwili mamy y, pacjentów w szpitalu, którzy są podejrzani o, y, o to, że są niestety chorzy y, na grypę. Badamy y, w kierunku y, oznaczenia dokładnego szczepu tego wirusa, i dlatego musieliśmy podjąć taką decyzję o wstrzymaniu odwiedzin. Za co no, przepraszam i pacjentów, i rodziny, które odwiedzają, ale wykonujemy to dla Państwa dobra. Wbrew powszechnej opinii, y, że rodzina jest zbędna i przeszkadza, to my akurat stajemy na stanowisku jako szpital jego pracownicy, że ta rodzina blisko pacjenta bardzo poprawia jego komfort, poprawia jego samopoczucie, on się czuje, że ma kogoś bliskiego, komu może zaufać i to poprawia jego efekty lecznicze. I dlatego w szpitalu w Tomaszowie poza tymi takimi krótkimi okresami, kiedy musimy to ograniczyć, Staramy się jak najbardziej umożliwić odwiedzanie pacjentów przez rodziny i bliski kontakt, zresztą jest to zgodne z przepisami, które obowiązują w Polsce. Jeżeli te badania, które wysłaliście do sanepidu, okażą się no nie takie, jakich się spodziewamy, czyli lepsze, więc nie będzie to świńska grypa, to czy te odwiedziny zostaną przywrócone? My nie wykonaliśmy tego wstrzymania z uwagi na te pojedyncze przypadki, które już się pojawiły, tylko z uwagi na to, że mamy graniczącą z pewnością podejrzenie, że przypadki grypy będą się rozprzestrzeniać. Pogoda, która nas w tej chwili rozpieszcza, czyli są dodatnie temperatury, nie ma mrozu, nie ma śniegu, jest wilgotno, sprzyja rozwijaniu się infekcji grypy i grypopodobnych. I to jest graniczące z pewnością, że my tej grypy będziemy mieli dużo. Niestety szczep jest wyjątkowo zjadliwy, który się pojawił w Polsce w tej chwili i my musimy no, huchać, żeby po prostu zabezpieczyć maksymalnie tych pacjentów. Drugim, drugą decyzją, którą dzisiaj podjęliśmy było szczepienie wszystkich pracowników na koszt szpitala. Będą zaszczepieni przeciwko grypie. Oczywiście jest to szczepienie dobrowolne, natomiast szpital sfinansuje to wszystkim pracownikom, żeby też ustrzec pracowników przed infekcjami. Jest jakiś przewidywany termin odwołania tych, tego zakazu odwiedzin? Co się musi wydarzyć? Yy, musi się wydarzyć to, że minie epidemia grypy, która w Polsce nas czeka. My w tej chwili jesteśmy dopiero na początku tej epidemii. Yy, w tej chwili jest chyba 80, o ile dobrze yy, spojrzałem w dane dzisiaj medyczne, które codziennie analizujemy: 80 przypadków yy, grypy w Polsce potwierdzonych. Myślę, że y, przypadków niepotwierdzonych jest kilkaset i będzie to narastać. Sprzyjało temu y, ciepło podczas Sylwestra, y, masowe imprezy. To, ta grypa. Nie, no niestety, tam, gdzie są ludzie, gdzie jest jeden zakażony, rozszerza się y, liczba y, zakażeń. Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową. Jedna osoba zaraża 10. Tak to niestety wygląda. Czyli tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy. No cóż, skoro wszystko idzie w dobrym kierunku w 2013 roku, czego, co jest jeszcze takiego, czego szpital życzyłby sobie w tym roku? Znaczy ja bym sobie życzył w imieniu szpitala naszych pracowników, żeby wszyscy Państwo, którzy nas teraz słuchają, oglądają, byli zdrowi w tym 2013 roku, czego Państwo życzę i mieli jak najmniej albo wcale kontaktów z nami, a jeżeli te kontakty będą z powodu Państwa zdrowia, to wtedy bardzo byśmy chcieli, żeby Państwo byli zadowoleni z opieki, którą świadczymy Państwu i żeby ten rok był dla Państwa udany, radosny i żeby o medycynie tylko Państwo czytali w e, materiałach prasowych, natomiast żeby państwa nie dotyczyły problem chorób. Przyłączamy się zatem do życzeń. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję panie doktorze.